Witajcie, drogie puzelki. Dzisiaj odcinek specjalny, jubileuszowy, taki pierwszy jubileuszowy, bo nazbierało się Was już 50, także postanowiłem zrobić dla Was taką małą ankietkę, która pozwoli Wam wybrać, co byście chcieli zobaczyć w pierwszej kolejności na kanale. Mam kilka rzeczy do wyboru, także zrobimy taką małą ankietkę. Ustawiłem też w informacji na kanale, na YouTubie macie takie jakby takie progi subskrypcji, które zawierają takie pewne bonusy, które będą realizowane po osiągnięciu jakiegoś pułapu. Mam nadzieję, że będą się Wam podobały. Starałem się je tak ustawić, żeby były tak miłe dla Was i dla mnie. Jak widzicie, to już mam mikrofon nowy. Testuję go troszkę jeszcze, ale ciężko mi go ustawić jakoś tak racjonalnie, że tak powiem, ale jak słyszycie, wcale lepszy mikrofon nie powoduje, że mój głos jakoś lepiej brzmi. Ale wracając do ankiety, mam kilka rzeczy, które chciałbym Wam pokazać i to teraz Wy zdecydujecie, co zobaczycie jako pierwsze. Oczywiście jest faworyt, czyli klocki Kobi, Rudy 102. Jest to polski producent, więc bardzo jestem ciekawy jakości tych klocków. To są moje pierwsze klocki Kobi, także też miejcie to na uwadze. Drugą opcją jest prezent od żony. Nowe kartonowe. Wielki Lego ludzik z kartonu do złożenia. Jest tam strasznie dużo elementów. Mam nadzieję, że sobie damy z tym radę. Też może być bardzo, bardzo ciekawie. Kolejną opcją też jest prezent, który dostałem od kolegów z pracy na 5-lecie wspólnego kodowania. Jest to Metal Earth, czyli taki Pro 3D Metal model, który tam wcześniej widzieliście, taki chiński mały odpowiednik. I też jestem bardzo ciekawy, jak się ta jakość przebicia 10-krotnego na kasie będzie przekładała na jakości tego. Damy też szansę puzzlom, mam coś bardzo ciekawego. Ravensburger Escape Puzzle. Na pewno kojarzycie te escape roomy, z których trzeba wyjść, rozwiązując pewne zagadki po drodze. Także tutaj jest to połączone z puzzlami. I mam nadzieję, że uda się tak zrobić, że ja sobie te puzzle zacznę, żeby Was nie zanudzić. I dołączycie w momencie, gdy zaczną się te zagadki do rozwiązywania. Więc wtedy będzie się coś działo ciekawego, więc tak będzie troszkę milej. Na koniec postanowiłem dorzucić coś, czego nie mam fizycznie jeszcze, ale w razie czego sklepy będą otwarte już niedługo. Chodzi o trefl Buduj z cegły. Jest to bardzo ciekawa koncepcja budowania klocków używając zaprawy, czyli tego kleju, który jest rozpuszczalny w wodzie, więc po zbudowaniu jednego modelu możemy to do wanny i mamy z powrotem luźne klocki i możemy budować coś innego. Dobra? No więc swoje głosy możecie wrzucać do końca przyszłej soboty, więc macie tydzień, żeby nakłonić swoich znajomych, żeby zagłosowali na Wasz typ. W międzyczasie coś się znajdzie do roboty, jest Ugers, jest jeszcze drugi model Laboratorium Mechaniki, także coś będzie się działo, nie martwcie się o to, a w wyniku ankiety sam jestem bardzo ciekawy i niecierpliwie się będę czekał. Też teraz mały spoiler, bo szykuje się taka mała, drobna seria wspomagana znanymi twarzami z polskiego LegoTube'a, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to. Kliknijcie sobie, włączcie sobie powiadomienia, bo będzie ciekawie bardzo. Ewentualnie możecie też śledzić stronę na Facebooku. O wszystkim będę tam też informował. No i tyle w tej chwili. No głosujcie, zachęcam bardzo do głosowania przez Was. Możecie na kanale znajomych, żeby przeważyć na to, co Wam się podoba. Cześć. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, więc w granicach zdrowego rozsądku, to możecie wpisywać w komentarzach. Też będą brane pod uwagę. Cześć.